To już jest koniec, nie ma już nic. Postanowiłem, że kariera Real Madrid już się kończy po 3 sezonach. Nie ma co męczyć tej kariery. Wygraliśmy wszystko, co było możliwe. Mamy najlepszych praktycznie piłkarzy i kupowanie ciągle najlepszych piłkarzy jest już dla mnie trochę nudne. Chcę zbudować potęgę od samego początku i tak to będzie drużyna z czwartej ligi angielskiej, bo moim zdaniem nie będzie to najlepsza kariera, jeśli wezmę taką drużynę, bo bardzo dużo lig trzeba przejść, dużo poziomów, może być bardzo długa ta kariera, aby dojść na sam szczyt. Będziecie widzieli w tle moje osiągnięcia, zawodników, jakich mam i ich ceny. Chyba nic więcej, no tak postanowiłem, nie ma już co męczyć, tak naprawdę już mnie trochę to męczy, ta kariera, bo jednak ciągle graję takim mega składem, no, tak naprawdę symuluję większość spotkań, to jest nudne. Chcę zbudować potęgę od zera, żeby ona w przyszłości była jednym z najlepszych klubów na świecie. Więc i myślę, że to klub czwartej angielskiej może być fajną opcją, choć myślałem na przykład nad takimi drużynami z Championship, ale jednak postawiłem na długofalowość, to takie długie dochodzenie do celu. Myślę, że ta kariera może być fajna, nowa. A Real był fajny, dużo wyświetleń, bardzo Wam dziękuję za wyświetlenia, łapki w górę, za nowe subskrypcje. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać nową karę. W tym tygodniu ona nie ruszy, ale w następnym na pewno. Czy ona będzie bardziej symulacyjna niż grana? Tak będzie. Będzie więcej symulacji. Raczej chyba rzadko będę grał na pewno. Na pewno będę grał, gram w karierze Road to Glory, gdzie już mamy 4. sezon. A w tej będę w większości symulował, ale czasem chętnie sobie zagram jakiś meczek, żeby był jakiś gameplay na odcinku. No i co? No bardzo krótki odcinek, będzie trwał 2 minuty 51 sekund. A potem lecę nagrać Daniela Sikorskiego, bo ktoś tam chciał. Więc tam też trochę pogadam. No i tutaj widzicie ceny zawodników, dużo talentów, dużo hajsu. Ja bym to wszystko sprzedał, może bym miał miliard na koncie na pewno. I może sobie to zrobię, taką wyprzedaż, sprzedam wszystkich. Pozyskam wszystkich zawodników, sprzedam wszystkich zawodników i pozyskam wszystkich tych za darmo. A co mi tam? Trzeba szaleć, no. Nie ma chyba już nic więcej do dodania, jeśli chodzi o dlaczego to kończę. Nie ma co tego powoli dłużyć. No może mógł budować fajną drużynę Real Madrid, ale to jest taka potęga, że co roku bym wszystko wygrywał. A więc to już jest trochę nudne, taką potęgą chcę coś budować od zera i potem tą potęgą zbudową od zera wygrywać wszystko. Więc jeśli wam się temu... No nie wiem, co możecie zrobić, to tyle w tym odcinku. Dzięki za posłuchanie i na razie.